Witam wszystkich serdecznie. Kolejny odcinek z kotłowni. Jak widać już, albo nie widać, wrzucę zdjęcie, jaka jest temperatura, bo prawdopodobnie nie widać. Wygasiłem piec około 24 godziny temu. Tutaj sobie mieli w obiegu zamkniętym. To sobie zamknęło zaworek. Sterowniczek działa zajebiście, powiem szczerze. Fajnie utrzymuje dolną temperaturę na piecu. Tam jest czujnik dla tych, którzy nie wiedzą, którzy nie widzieli poprzednich. O, nie, o, jest ostrość. Na powrocie po prostu pod izolację jest wyrzucony. I co będziemy robić? To jest główne pytanie. Będziemy robić tak. Mamy sterowniczek. Nie złapię zoom. To jest sterowniczek BCA02 z dopiskiem ECO. Tylko że kabelek przeszkadza. No i dobra. Do czego będzie nam służyć ten sterowniczek i do czego jest to? Jest to tak zwana sonda Lambda. Ona się nagrzewa i pokazuje... No, próbowałem, jak to się mówi. Ona się nagrzewa i pokazuje później ilość tlenu. Mam to wstępnie już skonfigurowane z sterownikiem, który będzie wykorzystany, ale muszę to rozbić na etapy. Dlaczego? Wczoraj wyłączyłem grzanie i byłem ciekawy, na ile mi wystarczy temperatury. To jest najbardziej na górze wskaźnik temperatury. Już mam koło 30, poniżej 30. To jest drugi, trzeci i czwarty. Już zleciałem tak w dół, że muszę to zacząć, jak to się mówi, robić. Myślałem, że wystarczy mi bufora więcej niż na jedną dobę, no ale rzeczywistość jest inna. Niestety. Co mnie najbardziej właśnie wkurzało w tym sterowniku z Defronie, idzie teoretycznie wygasić. Ja mam tutaj taki przełącznik. Nie wiem, czy będzie nie będzie widać tego. Jest komunikat zasobnik otwarty. Tutaj na górze, w lewej stronie. Mam po prostu... ten przełącznik jest szeregowo z wyłącznikiem otwarcia zasobnika. Czyli po prostu jak chcę sobie na przykład do pieca zajrzeć albo coś, to sobie po prostu mostek włączam i patrzę, co się dzieje. No i dobra. Tak, po wszystkim po troszkę. Mamy czujnik tlenu. Będziemy odpalać na starym sterowniku, na tym z Defro. Czyli to jest sterownik z Techa. Musimy sobie tak wywiercić otworek pod czujnik. Zaczniemy od małego wiertła. Później podam wymiary, jakie konkretnych wierteł są. I zasada jest taka, z doświadczenia. Zaczynamy małe wiertło. Drugie wiertło musi być przynajmniej o połowę większe. O co chodzi? Tutaj dla ciekawych jest tak zwana łysinka. Nie będzie tego teraz widać. Wrzucę zdjęcie. Łysinka, która robi większość roboty wiercąc. I musimy starać się, żeby ona wiertło nie działało tylko tą krawędzią. Dlatego zawsze jest duży przeskok z średnic, co tutaj widać. I będzie się w miarę wierciło. A będziemy wiercić tutaj. To jest wyczystka, bo to jest komin typu ulep. Bo mam dużą odległość od komina i jeden nie dawał rady i musiałem dwa wsadzić, dlatego mam dwie wyczystki, jakby się ktoś pytał. No i tak, teoretycznie można by było czujnik dać tu. Wszystko ładnie, pięknie, tylko jak mi przyjdzie wyczyścić tą sondę Lambdę, bo widać, ile jest syfu, w kominie też będzie syf. Tutaj jest PT1000, jak się nie mylę. Jakbym chciał go wyczyścić, no to będę musiał lusterkiem albo coś tu się naciągać. Była opcja, żeby go dać z góry. Przepraszam. Byłoby to bardziej wskazane z tytułu, że lepszy odczyt temperatury. Ale, dobra.
Dam go tutaj z góry, a kabel gdzie? No pierwsze o co to się oprze o komin i sobie wysmaży czujnik, a on jest bardzo dokładnie wystrojony i koszta. Dlatego tak troszeczkę gorzej i nie ze wskazaniem producenta dam sobie go tu, bo później sobie odkręcę wyczystkę, mogę sobie wyciągnąć, wyczyścić i w trakcie czyszczenia komina nie będę sobie go zasyfiał. Więc to takie z mojej strony przemyślenia. Ustawiam statyw i zaraz lecimy, bo muszę chatę zacząć grzać. No i zaczynamy wiercić od małego wiertła. Staram się tak mniej więcej, żeby było w pionie, żeby później czujnik... No i wyszła jeszcze misja specjalna. Największe wiertło mi nie wchodzi do żadnej wiertarki, a to jest 15. No i jedyny uchwyt, do którego wchodzi, jest celma, tylko zęby nie łapią, dlatego sobie wziąłem teraz, może będzie widać, powinny być takie białe znaczki, powinny się odcisnąć zęby z uchwytu. No i po prostu wezmę szlifierkę i to zeszlifuję. No trzeba sobie jakoś poradzić, nie liczyłem, że żaden uchwyt mi tego nie złapie. Więc jak to się mówi, jest wszystko robione na żywca, nawet z tymi małymi niepowodzeniami. No i dobrze, nie jestem z tego zadowolony, ale dało radę. Tutaj ten uchwyt też nie jest jakiś tam mega symetryczny, dlatego musiałem to zrobić tak, jak to jest. Dobra. Przepraszam za ujęcie, ale o, tak. Tak to sobie muszę ustawić. No i fizycznie trzyma się. Bo jestem w stanie obracać wiertłem na przewiercenie półtorówki blachy, czy to jest jedynki, na pewno da radę. Dobra. Krótka misja poboczna, ogarnięta. Później to kiedyś dam znajomemu, żeby mi to przytoczył na 13 czy na 12, żeby było uniwersalne. No i dobrze, teraz misja specjalna. Będę wiercić celmą bez uchwytu. Proszę nie naśladować tego w domu, bo to może się źle skończyć. Mała zmiana koncepcji. Już mam to przywiercone, pilnikiem sobie poprawiłem. No i miało to być od dołu. No i tak by to mniej więcej było. Tu widać te okienko, które jest sonda. No i nie dawało mi to spokój, bo jak to ściągnąłem, to mi się tyle syfu wysypało, że szok. No i myślę, no dobra, dam to od dołu. No i tyle syfu, co tutaj ma się nazbierać, to zaraz się nazbiera i czujnik się uszkodził. No i patrzę do instrukcji i faktycznie nie może być od dołu, tylko od boku bądź od góry. No i ściągłem górny dekiel, który mi się trochę rozpadł, bo na szczęście są dwie rewizje.
No i będzie od góry jednak i będę musiał kombinować z kablami. Dlatego warto patrzeć do końca, bo koncepcja się może zmieniać w trakcie. No i kolejny etap zaznaczyłem sobie na czujniku, gdzie jest, powiedzmy, okienko. I będziemy tutaj wklejać ten czujnik, a to sobie muszę na azot przykleić. Najtańszy silikon, co był na Ale drogo, więc lecę z tematem i wracam do Was, jak będę miał poklejone. No i dobrze, udało się wstawić czujnik, jest zasilikonowany. Tu na górze go też zasilikonowałem, bo się obracał, tutaj go złapałem tak, żeby był szczelny, bo w instrukcji pisze, żeby wszystko było szczelne. Dół też zaszczelniłem, tylko tutaj od tej strony taka duża japa mi się zrobiła, dlatego wszystko jest z silikonu. No ale dobra. Mam podłączony wstępnie czujnik, pokazuje tlen 20,9%. W międzyczasie wyczyściłem sobie piec i tak dalej, więc chyba zaraz będę rozpalał. Choć może jeszcze wyczyszczę komin i zobaczymy zaraz. Zaczynam rozpalanie, jak widać tlen się waha, bo mam otwarty popielnik. W popielniku widać, że coś się dzieje. Zaczynamy teatrzyk, zamykamy i powinien tlen od razu spadnąć z racji, że mu odciąłem tlen z popielnika. Zobaczymy. Na razie muszę mu dać się troszeczkę nagrzać, żeby podkręcić tlen, bo z doświadczenia wiem, że jak za dużo się da na szczał, to później jest w stanie to zagasić. Więc będę Wam pokazywał za chwilkę, co się będzie działo dalej. No i dobrze. Chwilka minęła, tlen spada, tylko też podkręciłem powietrze na 20. Boję się otwierać, bo ostatnio jak otworzyłem, nie wiem czy będzie widać, jest mgła. No. Widać to, co tam się dzieje? Widać. Się kopci ostro, ale jak się kopci, tak popatrzę od boku, musiało być źle bez lampy. Świeci się, jak się świeci i szczela, to się rozpala. Mamy 0,9, chyba mało, więc damy mu więcej, żeby miał te 4%. Jesteś? Ja. A się kopci gdzieś? No, rozpalam właśnie. No jeszcze za zima jest, żeby nie palić. No. Jak widać, szarpie nim jak szatałem, chyba zaczęło się palić. Zero tlenu. Dziwne. Dziwne. Dobra, muszę to sprawdzić, bo być może zgasiłem, albo już się fajnie pali. No dobrze, minęło kilka minutek dosłownie, a nie minutka, bo musiałem jeszcze poszukać, co tu się dzieje, bo doszczelniałem sobie tutaj kratę. No i niestety miałem w tym roku wymieniać komin, dlatego tutaj mam wybite. I tam mi ucieka dym, i tam mi ucieka dym. No ale inne były plany na ten rok, ale każdy wie, co się podziało. Dobra, widzimy, że jest ok. Ja mam dmuchawę na 50%. Wyjdziemy sobie z manuala i damy sobie normalny start. Zobaczymy, co będzie tech robił, jak mu to rozpalanie będzie szło. Na razie jest za mało. Z tego, co wnioskuję, to jak jest na niebiesko dioda, to znaczy, że jest mało tlenu. Na zielono to jest chyba w optimum, a żółty i czerwony to jest za dużo. Więc zobaczymy, co ten sterownik wymyśli.
Na razie zaczyna rozpalanie. Tak trochę pod kątem, żeby było widać, ale widać, że temperatura rośnie. Na kominie mamy 46. Nie wiem, czy mi pokaże temperaturę na kominie. Pokazuje 90. O tutaj, albo to jest sprawność. 11% tlenu mamy za dużo. 90. Ok. Jeszcze nie mam tego opanowane do końca. Później ewentualnie napiszę, jak piąty raz przeczytam instrukcję. No ale na razie 46. Tlen 12. 84. Może będzie nasycenie albo coś takiego, bo to jest jednocześnie tlen i temperatura. Nie. Ciężko mi powiedzieć. Na razie damy sobie tlen i mamy za dużo. Za dużo może też dobrze, bo dopalamy wszystko. O, to tutaj też kaman. Ale zaś będzie się robił. Taki. O. Jeszcze nie. Dobra. To był zły pomysł. Przetrzeć lekko. 46 dalej, ale na piecu minimalnie urosło. No i mamy za dużo tlenu. 14,4. Więc teoretycznie jakby już to współpracowało ze sterownikiem, to już by robił korektę, bo ma za dużo tlenu. No ale dajmy mu. Aha, bo on już jest w pracy. Takie rzeczy. On już rozpalanie przeszedł, on już jest w pracy. Dobra. Poczekamy chwilę, zobaczymy dalej. No i dobrze. Kilka minutek zaś minęło. Zapomniałem, że sterowniczek z pieca mam wyłączony. Ale już go włączyłem. Zaczyna się kalibrować. Na szczęście się nic nie stało, bo jeszcze temperatury nie było na tyle. I teraz tak, co mamy na piecu? 43 na wylocie, 45 na wodzie. Tak, żebyście widzieli. Nie wiem, jak to ustawić. Było kiedyś dobrze. O, tak. Tylko, że nie widać. Wentylator zasuwa na 100%. Już zrobiłem korektę powietrza. Ustawienia. Korekta powietrza. Już jest na zero, a jest dalej za dużo, więc troszeczkę pociągnę w dół. I zobaczymy, czy zejdziemy do optimum. Może być, że po prostu za dużo dmuchamy. Więc zaś muszę dać temu chwilkę czasu i lecimy dalej. No i chwileczka zaś minęła, mamy 13% powietrza. Fajnie może widać, że to jest taki zielony kolor. Czyli taki żółto-zielony, jeszcze zielonkawo-zielony nie jest. Co tu się podziało przez ten czas? Żeby zaś ten kąt złapać. Tylko teraz na kamerze widać, a ja nie widzę. 46 na piecu, 46 na kominie i troszeczkę może rośnie temperatura na odbiornikach. Będę musiał wyczyścić ten ekran. Zobaczmy do środka. Tylko tak. 12,7, 12,6. No, jest taki płomień różowawy, więc powiedzmy, że teraz jest ok. Sadzy na razie nie widać, na razie tylko chyba odpada to, co tam kiedyś było. Dobra, zobaczymy za jakiś czas. No i od razu by skoczyło, że jest za dużo tlenu, no bo otworzyłem klapę.
Czyli można potwierdzić, że czujnik daje radę. Teraz chyba wypala ten tlen, co ja tam wpuściłem na lewo. Więc, jak to się mówi, podglądając, okłamujecie sami siebie z racji, że dodajecie tlen do spalania. Czyli teoretycznie trzeba dawać mniej niż widzicie z tego, co teraz patrzę. O, skoczyło na bardziej zielone, ale korekty powietrza, mam nadzieję, że będzie widać. O, chyba będę musiał po prostu podświetlać następnym razem. Menu, korekta powietrza, mam na minus 3, czyli już na minimum minimum, jak to się mówi, i jest w miarę ok, więc prawdopodobnie później się to zmieni, jak temperatura tu rośnie i tu, ale dajmy temu czas, zobaczymy się za może godzinkę, dajmy mu godzinkę i będziemy dalej patrzeć. Minęła godzinka, już piec jest prawie nagrzany do optymalnej temperatury. Trik z ruszeniem. Jeszcze jakby zoom złapało. Piec nagrzany, dmuchawa dalej na 100%, dmuchawa jest tu. Powrót, temperatura jest tu. No ale jeszcze nie mam na tyle nagrzane, żeby puściło na instalację. Czujnik. Tutaj co był odcinek o nim. Już zaczyna coś pomału chyba dawać, bo jest około 10%. Już zaczyna dobijać bufor. Jak widać. Na instalację idzie tak sobie. Tutaj mamy coś, może też 10%. Dobrze. Myślę, że to będzie jeszcze kontynuowane, jak to się mówi, to się nagrzeje, wszystko bufor, ale to będzie w kolejnej części, jak będę prawdopodobnie wymieniał ten sterownik z Techa. Ale chciałbym podziękować użytkownikowi Hall of Nothing za dotację. Na razie dalej lecę na mikrofonie z telefonu, ale dzięki niemu kupiłem mikrofon. Oczywiście troszkę dołożyłem ze swojego, ale większość zakupu umożliwił widz, któremu naprawdę bardzo serdecznie dziękuję i to nie tylko dzisiaj będę dziękował, tylko przez długi czas. Bo jednak to jest pierwsze wsparcie kanału, które jest rzeczowe. Jak to się mówi, przebił lody. Mam nadzieję, że na tym się nie skończy, bo jeszcze trzeba troszeczkę dużo zrobić, jest do zrobienia. Mam nadzieję, że to co robię komuś pomaga i jak to się mówi, coś z tego wynosicie, poza tym, że pokazuję jakieś tam pierdołki co robię w domu, ale może komuś to naprawdę służyć. Więc dziękuję wszystkim serdecznie za ten odcinek. Lajki, subskrypcje, polubienia, pytania, odpowiedzi będą. Jak chcecie, możecie wspierać też kanał. Link jest w opisie. Więc dziękuję serdecznie wszystkim jeszcze raz. Będziemy działać dalej, tak żeby oszczędzać i jechać dalej. Na razie. Dzięki. Cześć. A jednak zdążyłem, jeszcze niż zmontowałem. Temperatura zadana, uzyskana jest git. Na powrocie jest git. Dom jeszcze się nagrzewa. Piec sobie lekko pyka. Tlenu mamy pod dostatkiem, mimo że korekta jest na minus 3. Powrót z instalacji na piecu. Powrót. Pompka od powrotu. Około 40% na otwarcie na bufor. Na buforze 60, 50 i dalej takie 20. A tutaj mamy
dalej takie 10% otwarcia. No i na instalację idzie około 30 stopni. No i dobrze. Taka jeszcze wstawka na sam koniec. Pozdrawiam, cześć.